noclek zatrzymujemy się u stóp wysokich klifów. W pobliżu krążą niewielkie stada pięknych antylop, oryksów. Zmaga się wiatr, niesie tumany kurzu, powodując niewielką burzę piaskową. Mimo że burza piaskowa nie ustaje, wybieramy się na przechadzkę po okolicy. Oryksy żyją w stadach liczących nawet do 40 osobników. Ich masa ciała dochodzi do ponad 200 kg, a wysokość w kłębie do 140 cm. Mogą obejść się bez wody nawet do kilku dni. Rogi oryksa mają kilkadziesiąt centymetrów długości. Po ciąży, która trwa 240 dni, samica rodzi jedno młode.